W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, jakie suplementy warto przyjmować w ciąży, a których należy unikać. Nie jest tajemnicą, że w trakcie ciąży zapotrzebowanie na witaminy i minerały rośnie. I choć właściwie prowadzona dieta powinna teoretycznie zaspokoić wszystkie potrzeby kobiety i rozwijającego się dziecka, to suplementacja może okazać się niezbędna, jeśli kobieta właśnie nie jest w stanie spożywać odpowiedniej diety. Ale prócz tego należy także wspomnieć, że suplementacja powinna być wskazana np. u kobiet z alergiami, a także nietolerancją pokarmową. Prócz tego suplementacja jest wskazana po pierwszej ciąży i każdej następnej, a także u kobiet, które laboratoryjnie stwierdziły u siebie niedobory witamin czy np. mikroskładników. Jaką zatem suplementację warto wdrożyć w trakcie ciąży? Oto lista. Numer 1 to oczywiście kwas foliowy. Suplementacja kwasu foliowego zmniejsza ryzyko wad rozwojowych cewy nerwowej u dzieci. Prócz tego, prawidłowa suplementacja kwasem foliowym nie wykazuje żadnych negatywnych skutków. Sugeruje się, iż dawka od 400 do 600 mikrogramów kwasu foliowego raz dziennie jest najbardziej właściwą dawką. I to jest dawka kwasu foliowego, która sprawdzi się w większości przypadków. Natomiast zapotrzebowanie na kwas foliowy może wzrastać u kobiet z hiperhomocysteinemią, czyli stanem, który przebiega z podwyższonym poziomem homocysteiny. U tych kobiet może być potrzebne nawet 1000 mikrogramów kwasu foliowego. Dlatego też przed planowanym zajściem w ciążę, prócz badania na kwas foliowy, warto wykonać sobie poziom homocysteiny. To da lepszy obraz Twojemu lekarzowi prowadzącemu co do tego, jaką dawkę kwasu foliowego powinnaś suplementować. Natomiast 4000 mikrogramów kwasu foliowego powinny przyjmować kobiety, które w poprzednich ciążach urodziły dzieci z wadami wrodzonymi lub te kobiety, które chore są na przykład na padaczkę. W stosunku do kwasu foliowego trzeba powiedzieć jeszcze o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze, suplementacja kwasu foliowego powinna rozpoczynać się jeszcze przed poczęciem, a niektóre źródła podają, że nawet do pół roku przed. Natomiast druga sprawa to fakt, jak długo kobiety powinny stosować kwas foliowy. Najczęściej podaje się, iż suplementacja kwasu foliowego powinna odbywać się do 16 tygodnia ciąży. Dobrze, no to pokrótce omówiliśmy kwas foliowy. No to omówmy teraz punkt numer 2. A punkt numer 2 to, uwaga, witamina D. Pragnę przypomnieć Paniom, że 90% naszego zapotrzebowania na witaminę D zapewni nam ekspozycja na światło, a 20 minut wystawienia naszego organizmu na działanie promieni słonecznych zapewni nam od 15 do 20 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D. Natomiast co do suplementacji witaminy D w trakcie ciąży, dane są dość rozbieżne i wahają się od 600 do 1 tysiąca jednostek międzynarodowych witaminy D na dobę. Prawidłowe stężenie witaminy D zmniejsza ryzyko przedwczesnego porodu, nawracających poronień, nadciśnienia w ciąży i cukrzycy ciążowej. Zobaczmy dowód. Opracowanie naukowe z 2014 roku. Suplementacja witaminy D w ciąży. W treści czytamy. Zależności między niskim poziomem witaminy D a niekorzystnymi warunkami zdrowotnymi u matki, takimi jak nadciśnienie indukowane ciążą, wysokie ciśnienie krwi w ciąży cukrzycowej, cukrzyca ciążowa, nawracająca utrata ciąży, przedwczesny poród i depresja poporodowa zostały udokumentowane w ostatnich latach. Po trzecie należy wspomnieć o żelazie. Ponieważ objętość krwi u kobiety w ciąży wzrasta o ponad 40%, zwiększa się także ilość składników krwi, a w tym czerwonych krwinek. A ponieważ czerwone krwinki zawierają w sobie hemoglobinę, której składową jest żelazo, trzeba przywiązać do niego szczególną uwagę. Ponownie, co do wytycznych, możemy napotkać na różne dane, które rozpoczynają się od 15, a nawet do 40 mg żelaza dziennie. Jednak najbardziej optymalną dawką dla większości kobiet wydaje się być dawka 25 mg żelaza dziennie. Natomiast ilość ta wzrasta np. u kobiet z niedokrwistością. Natomiast u kobiet ze zbilansowaną dietą oraz brakiem wykrytych niedoborów dawka 15 mg wydaje się dawką maksymalną. Po czwarte, będą to oczywiście kwasy tłuszczowe omega-3.
Mówimy tutaj o kwasie dokozaheksaanowym, w skrócie DHA, oraz ekozapentaenowym, czyli w skrócie EPA. Ponieważ kwasy tłuszczowe omega-3 są bardzo ważne dla rozwoju mózgu, nie mogą być pominięte w trakcie suplementacji w ciąży. A złotym standardem w trakcie ciąży jest pozyskanie około 650 mg kwasów tłuszczowych omega-3, z których, uwaga, 300 mg powinien stanowić kwas dokozaheksaenowy. Zobaczmy opracowanie naukowe. Opracowanie naukowe z 2008 roku. Suplementacja kwasów tłuszczowych omega-3 podczas ciąży. W treści czytamy. W czasie ciąży celem dietetycznym kwasów tłuszczowych omega-3 jest ilość 650 mg, z czego 300 mg powinien stanowić kwas dokozaheksaenowy, w skrócie DHA. Po piąte, korzystny wpływ na przebieg ciąży mogą wykazać probiotyki. Liczne badania naukowe wskazały na bezpieczeństwo stosowania probiotyków w trakcie ciąży i brak skutków ubocznych. Natomiast stosowanie probiotyków zmniejsza ryzyko, uwaga, stanów zapalnych skóry u niemowląt, a u kobiety cukrzycy ciążowej. Jednymi z najbardziej pożądanych probiotyków w trakcie ciąży są bakterie Lactobacillus rhamnosus. I oczywiście przypominam, że odnośniki do wszystkich badań naukowych, na podstawie których tworzę właśnie ten odcinek, jak zwykle umieszczę w opisie tego filmu. No i po szóste, należy jeszcze wspomnieć o magnezie. Prawidłowe stężenie magnezu zmniejsza ryzyko przedwczesnego porodu, ale także pojawiania się nadciśnienia w ciąży, natomiast ze strony płodu zmniejsza ryzyko niższej masy urodzeniowej. U kobiet w ciąży między 14 a 18 rokiem życia, jakkolwiek dziwnie brzmi ta dolna granica, zapotrzebowanie na magnez wynosi 400 mg, a w trakcie karmienia piersią 360 mg. U kobiet między 19 a 30 rokiem życia zapotrzebowanie na magnez w ciąży wynosi 350 mg, a w trakcie karmienia piersią 310. I w końcu u kobiet między 31 a 50 rokiem życia zapotrzebowanie na magnez wynosi 360 mg, a w trakcie karmienia piersią 320. No dobrze, wiemy już, co warto stosować w trakcie ciąży, ale warto także wspomnieć o tym, czego nie warto stosować w ciąży. Po pierwsze, złotą zasadą jest unikanie wszelkich ziół. I choć nie oznacza to, że mogą wyrządzić jakąś krzywdę, to brak badań naukowych potwierdzających bezpieczeństwo ich stosowania nakazuje zachowania ostrożności. Po drugie, powinniśmy unikać wszelkich leków, a o możliwości ich stosowania powinien zadecydować lekarz, bo czasami chory nie ma możliwości odstawienia określonych leków. No i warto wspomnieć, że nie zaleca się suplementowania witaminy E, a także witaminy A w trakcie ciąży. Dlatego popularne ostatnio kompleksy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli witamina A, D, E, K, nie jest najlepszym pomysłem w ciąży. Ale poza ciążą można powiedzieć, że jest to rozwiązanie idealne. Dlatego jeśli jesteś w ciąży, najlepiej sprawdzi się sama witamina D albo połączenie witaminy D plus K2. No cóż, na dzisiaj to tyle i zapraszam Państwa do następnego odcinka.